tak, słuchajcie, wygląda droga na białostockie lotnisko. To nie żart. Tak wygląda droga na białostockie lotnisko. Droga, za którą jest odpowiedzialny prezydent Białegostoku. Wydał 40 milionów złotych ponad na lotnisko, do którego dojeżdża się w taki sposób. No nie, ktoś powie, że jest też ta druga strona, druga droga od z napisem Aeroklub Białostocki, do której się też dojeżdża do toru wschodzący Białystok, ale zaraz zresztą pokażę wam tą drogę, pojedziemy nią. Prezydent twierdzi, że nie ma pieniędzy na drogi. Natomiast ma 3 miliony złotych na zniszczenie dotychczasowego skweru Zamenhofa, Ludwika Zamenhofa, i stworzenie tam skweru zabitego w Gdańsku prezydenta Pawła Adamowicza, jego kolegi, znajomego, który z Białymstokiem nie miał nic wspólnego. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek był w Białymstoku. Który tak naprawdę zginął dlatego, że wydał pozwolenie na imprezę masową. Nie wydał właśnie pozwolenia, tylko na zajęcie pasa drogowego i nie zapewnił odpowiedniego poziomu ochrony w tej imprezie. Więc można powiedzieć, że poniekąd padł ofiarą własnych błędów. A dzisiaj to odrapane, ta odrapana rudera, która nazywa się lotniskiem w Białymstoku. No jest tabliczka, tak to się nazywa. Aeroklub Białostocki, Białystok Krywlany, lotnisko. No serio, tak to się nazywa. Budynek pamiętający chyba czasy Gierka i PRL-u. Lotnisko tak naprawdę dzisiaj służy, oprócz helikopterom, to nie normalnym rejsowym samolotom, które pokazywał prezydent w swojej zakłamanej kampanii wyborczej. Zresztą to nie jest tajemnica, że ten człowiek od lat fałszuje wybory, bo inaczej by ich nie wygrał. Sam mam na to dowody. Nie pozwolił na przykład wystartować naszemu komitetowi. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia z Białegostoku, z Sądu Rejonowego bodajże. Także mamy do czynienia w Białymstoku z mafią, z organizacją przestępczą, powiązaną, wzajemne powiązania władzy, sądownictwa, policji, prokuratury. Ten sędzia powiedział, że trzeba zrobić wszystko, wszystko, żeby tego komitetu wyborczego nie dopuścić do startu w wyborach, bo stanowi zagrożenie dla prezydenta obecnego przy korycie, bo mówi prawdę o jego przekrętach i wykorzystywaniu stanowiska do prywatnych spraw, jak na przykład budowa, nielegalna budowa kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Także, no ale prywatne samolociki mają lepsze warunki, chociaż szczerze mówiąc dla takich prywatnych samolotów jest też gorsza ta sytuacja, bo kiedy lotnisko wcześniej było trawiaste, nie było aż tak przestrzeganych, miało niższej klasy. Lotnisko niższej klasy nie było tak rygorystycznie przestrzegane różne normy i można było na przykład lądować przy jakichś tam gorszych warunkach pogodowych, były niższe opłaty. Albo na przykład, nie wiem, czy tu można lądować w nocy, bo do lądowania w nocy, lądowanie w nocy jest niebezpiecznym manewrem i trzeba mieć odpowiednie urządzenia nawigacyjne naprowadzania do lądowania czy startu. Ale kiedyś było to lotnisko właśnie trawiaste. Dzisiaj mamy pas asfaltowy o długości 1800 metrów. Z tego pasa, przypominam, można wykorzystać tylko 1300 metrów ze względu na to, że w sąsiedztwie pasa, o czym było wiadomo od początku, są przeszkody lotnicze, które umożliwiają wykorzystanie całej długości zbudowanego pasa, czyli budowa tego pasa w takiej długości nie miała sensu. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle rozwój tutaj lotniska nie ma perspektyw, nie ma możliwości, nie ma sensu, bo tu się nie zmieści pas długości 2,5 km ze względu na przeszkody lotnicze. Główne przeszkody lotnicze, przypominam, to Sąd Rejonowy w Białymstoku i Stadion Miejski, a nie to, co się wmawia ludziom, las.
w sąsiedztwie lotniska. No i tak to wygląda. Mamy najdroższą kampanię wyborczą w historii chyba Białegostoku. Lotnisko, które nie jest lotniskiem. Jest tak jak wcześniej, tylko takim miejscem do amatorskich startów i lądowań szybowców czy jakiegoś lotnictwa sportowego. Natomiast nie jest to normalny port lotniczy, gdzie można kupić bilet i gdziekolwiek rejsowym samolotem polecieć. Zgodnie z obietnicą pokażę Wam drogę dojazdową do białostockiego lotniska. Można powiedzieć, że jest nawet droga rowerowa na lotnisko. Oj. Tak wygląda też już zniszczona nawierzchnia dojazdu na lotnisko. To jest w ogóle już, bo tam jest droga na tor wschodzący Białystok. Można powiedzieć, że to jest podsumowanie tematu lotniska w Białymstoku. Dziura! Kolejna dziura. Płotki. O, to jest właśnie też podsumowanie lotniska. To jest droga bez przyszłości, bym powiedział. Kolejne dziury. No i w końcu dojeżdżamy do Aeroklub Białostocki. Brawo.